kwietniowe już posiedzenie Konwentu Wójtów Powiatu Wieluńskiego zdominowały dwa zagadnienia. Najpierw zajęto się sprawą koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu wieluńskiego. Wdrożenie postanowień nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku, o ile nie zostanie jeszcze odsunięta w czasie, będzie niestety wiązać się głównie z jedną, ale szalenie ważną uciążliwością. Jaką? Ta uciążliwość polega na tym, że osoby ustawowo zwolnione z zakupu biletów ulgowych mogą być tego pozbawieni, jeżeli tego nie jednostka samorządu terytorialnego nie podejmie takiej decyzji. My jako powiat nie musimy w myśl ustawy tworzyć planu transportu zbiorowego, bo ustawa przewiduje, że powiaty powyżej 80 tysięcy mieszkańców My mieścimy się poniżej tego pułapu, dlatego przygotowaliśmy jak gdyby sieć połączeń, jaka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku na terenie powiatu wieluńskiego. W organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu nie będzie zmian, ale starostwo będzie się bacznie przyglądać temu, jak to wszystko ma zafunkcjonować. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego jest wyłączność dla danego przewoźnika, że na tej linii tylko w wygranym konkursie, tylko on może prowadzić tą obsługę tej danej linii. A w naszym rozporządzeniu i cały bój samorządy toczą o to, żeby dostosować, żeby przepisy ustawy były zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, tym 1370, bo chodzi tu o to, że linie nierentowne, które są, będą liniami nierentownymi, budżet powiatu czy budżet danej jednostki samorządu terytorialnego będzie pokrywał to z własnych środków. Wjazd do innego powiatu, to tego wjazdu nie będzie, bądź będzie przez przewoźnika, który wygra postępowanie konkursowe na celach komercyjnych, chyba że również wygra w sąsiednim powiecie i to będzie tak to będzie zorganizowane, że również przyjeżdżający będą mogli skorzystać z tych ulg, przyjeżdżając na przykład do naszego powiatu lub do miejscowości, które się znajdują na terenie naszego powiatu. W dalszej części obrad skupiono się na psach. W jakim kontekście? Chodzi o akcję czipowania czworonogów, tak aby było w końcu wiadomo, do kogo należy pies. Także ten, który zgubi się właścicielowi. Żeby gminy w jednym czasie, no, w zbliżonym czasie, oznaczyły wszystkie psy, żeby przynajmniej ten proces rozpocząć. Raz, że uporządkowałoby to sytuację taką rejestrową, bo myślę, że żadna gmina nie posiada wiedzy na temat ile zwierząt, ile psów na ich terenie się znajduje, ilu właścicieli ma te psy. Nie ma wiedzy też w przeliczeniu tego na należne podatki, jeśli takowe gminy mają podjęte uchwały, żeby takie podatki zbierać. No jest wiele niedoskonałości, jeśli nie mamy takiej wiedzy. Jest kilka ogólnopolskich baz danych zwierząt oznakowanych. W zasadzie w mojej opinii najlepszą bazę danych ma Krajowa Rada Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, która przyjmuje zgłoszenia, jeżeli chodzi o wystawianie paszportów dla psów. Tam już jest 400 tysięcy psów w tej bazie danych. To jest bardzo dobra tutaj baza do tego, żeby ją, że tak powiem, dalej rozwijać. Natomiast tu potrzebne są oczywiście ustawowe rozwiązania i nad tym też się pracuje. Natomiast tak, żeby tych bezdomnych zwierząt było mniej, to trzeba również prowadzić programy kastracji i sterylizacji zwierząt. I trzeba te programy kastracji, sterylizacji albo dofinansować jakieś tam części, albo w ogóle przeznaczyć nawet niedużą kwotę pieniędzy, ale już to trzeba robić. Ja wiem, że do 31 marca te programy gminne zwalczania bezdomności są uchwalone, czy powinny być uchwalone, bo mamy taki zapis ustawowy. Natomiast na pewno to zostawiam pod, i taka jest moja prośba, żeby w tych przygotowywanych na przyszły rok programach zwalczania bezdomności również te zapisy o kastracji i sterylizacji wprowadzać. Gminy mają z tym problem, to są pieniądze, o których mówimy, trzeba wydać, a zdarza się, że przychodzą osoby pomoc do
do opieki społecznej, jak to się popularnie mówi, dostają 50 czy 100 zł miesięcznie, bo tyle, na tyle gminę stać. Jeżeli nie będzie rozwiązań ustawowych na poziomie takim, nie wiem, jak agencji restrukturyzacji, każde zwierzę ma swojego właściciela, właściciel za nie odpowiada, nieważne, czy to znajdzie się w schronisku, bo komuś uciekło, czy zostało, no nie wiem, wyrzucone, a potem się w tym schronisku i ktoś nie będzie za to fizycznie i finansowo odpowiadał, to ten problem tej bezdomności będzie istniał. Bo tak to wygląda. A my jako gminy, no mówię, mamy problem dać ludziom pieniądze na zasiłki z własnych środków. Może wielu jest bogaty, ale większość z nas ma taki problem i dylemat. Więc jeśli nie ustawa, no w randze ustawy pewne rzeczy nie będą zrobione, to zawsze będzie ten problem. Z tego spotkania powinna być jakaś petycja do rządzących, żeby w takim dokumencie ustawowym znalazły się właśnie takie zapisy, o których tu pan doktor mówił. Być może raz nie poskutkuje, trzeba drugi, trzeba trzeci. Być może do marszałka trzeba wysłać, do wojewody trzeba wysłać. Niech no, ci, którzy odpowiadają za naszą ojczyznę, niech działają w tej maszynie. Gmina Wieluń zaczipuje psy za darmo. Akcja rozkręci się na dobre jeszcze w tym miesiącu, tak aby do końca maja zdecydowana większość psów już taki chip miała. My chcemy w każdym razie zachęcić mieszkańców gminy Wieluń do tego, że ci, którzy zaczipują te psy, będą mieć pewne preferencje podatkowe właśnie, choćby w podatku od psa, który normalnie powinien być. Oczywiście nikt tego nie, czy nikt, albo prawie nikt tego podatku nie zbiera, ale on oczywiście jest obowiązkiem i tutaj Rada Gminy ma spory manewr w tym obszarze. I my zachęcamy, że tak powiem, kolegów wójtów, bo jeżeli będzie tylko jedna gmina, która zaczipuje psy swoich, to nic nie da. To po prostu my możemy sobie, prawda, ograniczyć, natomiast będziemy mieć potem problem z psami, które będą podrzucane z terenów innych gmin, no i będziemy, prawda, kolejne te pieniądze wydawać. Natomiast chcemy wyjść z taką inicjatywą i sądzę, że nie są to aż tak wielkie pieniądze, które tutaj była mowa. Czy jest jakaś znana stawka, koszt jednostkowy chipowania? Czy jest to jakaś, bo kilka mam pytań, ale to tak jest chyba, myślę, że kluczowe. Tak jak pan doktor powiedział, ceny chipów spadają, jest wiele różnych możliwości. Jest to przy dużym zamówieniu kwestia 10-11 zł. Za sztukę. Czy my możemy spróbować stymulować jakoś, zachęcać mieszkańców nawet poprzez to, że dla tych właścicieli psów, którzy będą mieli te pieski swoje zaczipowane, będą mieli mniejszą stawkę podatkową albo wcale nie będą płacić, a ci, którzy nie mają zaczipowanych, będą płacić ten podatek, bo myślę, że to by gdzieś tam w zestawieniu z tym, że po prostu my pokryjemy część kosztów chipowania i może byśmy ten temat rozwiązali w taki sposób, ale czy to jest w ogóle prawnie dopuszczalne? Na to pytanie odpowiemy już w temacie tygodnia, gdzie jest zdecydowanie więcej o akcji chipowania psów, ale też koncepcji publicznego transportu zbiorowego. Zapraszamy.